Witam. Na tym filmie omówimy sobie kalendarz makroekonomiczny, które dane będą istotne, które będą mniej istotne. Intraday czy też swing trading dla par walutowych na 17 maja do 21 maja. Jedziemy z tym koksem. W poniedziałek na kalendarzu mamy Facebook. Nie widzę na razie nic, o, jedynie Clarita. Przemówienie byłoby może jakoś istotne, gdyby coś powiedziała ciekawego, w co wątpię. I ten Rayo Speech z Wielkiej Brytanii, no to jest jedyne, co byśmy zwracali uwagę. Przynajmniej, no przepraszam, jeszcze jest Haldane i Well, no mniejsza z tym, jest tutaj dwie, trzy osoby z Wielkiej Brytanii, które będą z Banku Anglii przemawiać. Co powinno być według mnie istotne, przynajmniej intraday, może akurat powiedzą coś, co zmieniłoby jakoś nasze spojrzenie na funta brytyjskiego, więc intraday, ewentualnie nawet swing tradingowo powinniśmy mieć to na uwadze, że takie osoby będą przemawiać, jeśli powiedzieliby, że lockdowny są zdejmowane i myślą o tym, że w czerwcu czy latem będą podwyżki 100%, no to szaleństwo na funcie. Więc miejmy na uwadze to intraday i swing trading, w zależności od tego, co oni powiedzą, to może się dużo wydarzyć. Jedziemy dalej. We wtorek minutki czy oświadczenie z Australii. No, na pewno będzie to istotne dla Australijczyka, biorąc pod uwagę to, że cały czas utrzymują tak, jakie było, czyli brak zmian, a niektóre banki już zaczynają po prostu widzieć bardziej optymistycznie przyszłość, to ci chyba w 2024 roku będą dopiero podnosić stopy procentowe. Zobaczymy, czy w ostatnich posiedzeniach coś im się zmieniło, czy nadal widzą wszystko po staremu i nie mają zamiaru podnosić stóp procentowych, ani też obniżać stóp procentowych i utrzymywać tak, jak jest. Także swing tradingowo, intraday to może być istotne. To może być istotne swing tradingowo, intraday, jeśli byłoby jakieś zmiany, no to mogłoby coś ruszyć. Miejmy to na uwadze, intraday, swing trading. Jedziemy dalej. Zmiany w zatrudnieniu w strefie euro to akurat mało istotne. Z kolei Gross Domestic Product, czyli PKB po polsku, oni mają napisane high, ja bym tu uznał za medium, czy tam nawet low, to niczego już teraz nie zmieni, bo wszyscy wiemy, znaczy się inaczej, te dane są spóźnione, więc wszyscy wiemy, czego się możemy mniej więcej spodziewać, więc te dane tutaj nie są takie istotne, jak oni piszą. Lagarde Speech, no, to akurat może być istotne intraday czy też swing trading, w zależności od tego, co ona powie, więc intraday, swing trading, miejmy na uwadze, że Lagarde będzie przemawiać. Nie wiemy, czy powie coś na temat polityki monetarnej, ale gdyby coś powiedziała na temat cięcia wsparcia dla gospodarki, czy tam programu PPP, no to byłoby to szaleństwo na euro, gdyby dała wskazówki na to, że Europejski Bank Centralny ma zamiar coś zacząć działać z wyskradzaniu wsparcia dla gospodarki, bo uważa, że jest na tyle dobrze, że już nie potrzebują gospodarka pieniędzy dodatkowych i skracanie QE, quantitative easing, QE czy coś do druku pieniędzy, to w zależności od tego, co ona powie. Intraday swing trading, miejmy to na uwadze, że takie coś będzie. Nie jesteśmy już w środzie. Producer Price Index, tak jak w zeszłym tygodniu, PPI. Nie, wzrastające ceny producentów raczej nas nie będą interesować. Tak bym to ujął. Consumer Price Index rok do roku, nie mówię na high, no właśnie nie na high według mnie, rok do roku, że ceny konsumentów wzrastają, no to co nas to interesuje, że rok temu wzrosły czy spadły, no to wiemy, że był COVID i tak dalej, że
to i tamto, więc raczej nie bardzo to będzie intraday trading ważne. Consumer Price Index miesiąc do miesiąca. Medium, oh, no ja myślę, że medium. Medium może i tak, ale wątpię, żeby to były jakieś spore, jakby to powiedzieć, zmiany wprowadziło intraday. Intraday miejmy to na uwadze, ale wątpię, żeby to zmieniło to, czy też Retail Price Index. Wątpię, żeby to zmieniło coś dużo na funcie brytyjskim, intraday, czy też swing trading. Penalty speech. Szczerze powiedziawszy, intraday miejmy to na uwadze, swing tradingowo wątpię, żeby coś powiedział innego niż to, co powie pani Lagarde. Czyli Lagarde mówi, jest raczej ważniejsza niż to, co powie Panetta. Jeśli Lagarde by zmienił, jeśli Panetta zmieniłby zdanie, to nie byłoby to takie ważne chyba jak Lagarde. No ale miejmy go na uwadze intraday. Consumer Price Index, medium low. Naprawdę nas to teraz nie interesuje w Europie. Consumer Price Index miesiąc do miesiąca dla Kanady. No to Consumer Price Index to akurat byłoby ciekawe zobaczyć te dane intraday na pewno. Swing tradingowo. Żeby to coś zmieniło powyżej 24 godzin, to wątpię, nie? ECB Lane Speech, no intraday miejmy to na uwadze. FOMC minutki oczywiście, swing tradingowo. I intraday miejmy to na uwadze, czy Fed może czasami zaczął zmieniać zdanie i zacznie skracać wsparcie dla gospodarki do dróg pieniędzy i będzie bardziej bitchy. Miejmy to na uwadze. Intraday swing trading. Australijskie dane odnośnie zmiany w rynku pracy będą na pewno istotne intraday i swing tradingowo, bo Bank Australii patrzy właśnie uważnie na rynek pracy w Australii, więc to może się tutaj dużo dziać w zależności od danych. Dobra, jedziemy dalej. Confirm speech. Miejmy to na uwadze intraday. Swing tradingowo wątpię, żeby to coś zmieniło. Lagarde będzie przemawiać. No, intraday swing trading. Miejmy to na uwadze, w zależności od tego, co ona powie. Tutaj brak, to nie jest istotne dla nas obecnie. Za bardzo według mnie. Sprzedaż domów czy ADP employment. To nie dla Kanadyjczyka. Znowu rynek pracy, jeśli chodzi o Amerykanów, to jest istotne, ale ewentualnie może coś wywołać intraday, ale nie więcej, nie? Według mnie. To też job claimsy i tak dalej, intraday, nie swing tradingowo, to potrzebowalibyśmy kilka dobrych raportów z rynku pracy przez miesiąc, dwa albo trzy, żeby Fed zaczął myśleć o zmianie w polityce monetarnej, a pojedyncze raporty z rynku pracy, lepsze, gorsze, będą brane pod uwagę przez Fed, ale nie zmienią ich, jakby to powiedzieć, spojrzenia na gospodarkę i politykę monetarną. I jesteśmy już w piątku. Retail sales, sprzedaż detaliczna dla Wielkiej Brytanii. Medium, to myślę, że intraday to mogłoby coś to zmienić, ale swing tradingowo wątpię. No i market PMI, zerknijmy, czy to są czasami te wstępne. Nie, to są wstępne. Wstępne PMI. Market Service PMI z Francji, Niemczech, Europy łącznie i Włoszech.
I powiem tak, dla indeksu będą to dane bardziej ważne, te PMI. Okej, a więc dane PMI, tak jak mówiłem, dla waluty euro mogą być istotne, nie muszą. Nie zawsze dzieje się tak, że coś takiego jak dane PMI, które są bardziej według mnie istotne dla indeksów typu DAX czy innych niemieckich indeksów, euro 50 chyba, czy jakoś tak, nie jest takie ważne dla waluty euro, ale miejmy to na uwadze, że takie dane się pojawią i mogą intraday oddziaływać na euro, więc miejmy to na uwadze. Market Manufacturer PMI i Market Service PMI dla GPP, no też dla GPP, to jest istotne dla bardziej FTSE 100 indeksu, niżeli intraday dla Wielkiej Brytanii i GPP, ale miejmy to na uwadze, bo mogłoby się zdarzyć, że akurat zadziała. Nie przeczę, że takie rzeczy się mogą nie zdarzyć. Sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca z wyłączeniem samochodów i sprzedaż detaliczna dla Kanady. No, bez dwóch zdań powiem wam, że to będzie istotne dla, jakby to powiedzieć, do banku Kanady. Intraday na pewno to się coś może wydarzyć na tych danych, więc miejmy to na uwadze. Intraday. Swing tradingowo niekoniecznie. Na razie McLean, no, tutaj jest jego, jakby to powiedzieć, link i co on tam ostatnio powiedział. Trochę osłabił Kanadyjczyka jednego dnia, ale to było tylko na chwilę. Tak jak stwierdziłem po przeczytaniu tego, co on tutaj napisał i tych jego zdań, co on tam powiedział, no to nie było to nic poważnego, ale Kanadyjczyk osłabił się chyba w czwartek czy kiedyś tam. Można było to wykorzystać intraday. Dobra, no i jeszcze zostały się Market Service PMI, Composite i Market Manufacturer. No to dla bardziej dla indeksu właśnie według mnie S&P 500, Dow Jones czy tam innych amerykańskich indeksów. Niekoniecznie dla amerykańskiej waluty, ale może zadziałać, ale nie musi. Także tyle jeśli chodzi o ten film. Nie, o tutaj dalej już nic ciekawego nie ma. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę do góry. Jeśli myślisz, że komuś jeszcze przydałby się ten filmik, to podziel się z nim linkiem. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No, subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów. No i za chwilę będę robił film swing tradingowy. Jeśli masz jakieś pomysły, sugestie, komentarze, no to pisz w komentarzach pytania, pomysły, sugestie, co tam masz na sercu. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Nara.